Stacja Kieks. Przebywam na drugim peronie stacji Kieks. W tej chwili drogówka wykonuje manewry skuczne. Przestawiają wagony. Peron jest dwukrawędziowy, a peron pierwszy jest jednokrawędziowy. Ale wygodne, wysokie perony. Kieks jest stacją węzłową, powstałą w 1885 roku. Położoną na pograniczu miasta i wsi Kieks. Stacja leży na szlaku kolejowym Poznań-Szczecin. Tutaj też rozpoczyna się obwodnica towarowa miasta Poznania. Pociągi od strony Szczecina, również od Piły, jadą obwodnicą, omijając Poznań Główny do Franowa. Lub mogą jechać również w kierunku Warszawy. Antoninku pociąg zjeżdża z karty i wjeżdża w stację Swarzędz. Właśnie na tej skarpie było takie dzikie przejście do zwierząt i tam pełnił dyżur koziołek, drużnik przejazdowy. Koledzy to potwierdzą, zawsze stał, jak jechaliśmy z pociągiem Chrobry, obserwował, jak pociąg minął to miejsce, przechodził przez tory. Na pewno też potwierdzą to koledzy z pociągów towarowych. W czasach, kiedy jeździłem w ruchu towarowym, to były lata 74-76, zabieraliśmy nieraz węglarki z węglem ze stacji Franowo, proszę sobie wyobrazić, i w ciągu 12 godzin udało nam się dojechać do stacji Kieks, gdzie musieliśmy zażądać podmiany drużyn. Był taki okres, że tą obwodnicą kursował pociąg Chrobry ze Szczecina do Warszawy z pominięciem miasta Poznań. Lecz na skutek tragicznego stanu toru ten pociąg później powrócił z powrotem do jazdy przez Poznań. Teraz wszystko się remontuje. Już słyszałem, że w tym sezonie jakiś pociąg turystyczny do Warszawy będzie właśnie kursował tą obwodnicą, aby odciążyć dworzec poznański. Powstaje tu również przejście podziemne z całą infrastrukturą, z windami. No po prostu stacja jest bardzo ładna. Za chwilę podjedzie mój pociąg i udam się do Poznania. I dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film o dworcach kolejowych.